Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, jesteśmy na cmentarzu Olendrów, tutaj w parafii Seceminie. Oni byli menonitami, czyli taki odłam protestantów, którzy nie chrzczą dzieci, tacy baptyści trochę. Uciekali prawdopodobnie przed prześladowaniami w Niemczech. To byli Niemcy, którzy nie chrzcili dzieci, a luteranie chrzcili. A tutaj osiedali się ze względu na to, że to były tereny zalewowe i budowali tamy, budowali domostwa, uprawiali ziemię. Tu była bardzo dobra i jest dobra ziemia. A jesteśmy w tej chwili na cmentarzu, trochę zaniedbanym, bo jak wiemy, protestanci nie modlą się za zmarłych i trochę tak nie dbają o te cmentarne tereny. Natomiast tutaj strasznie dużo komarów, ale też wierzby. Wierzby płaczą. Kapie deszcz, nawet słychać tam, jak podejdziemy do tej wierzby płaczącej, to rzeczywiście ona naprawdę płacze i na samochód mi już trochę tych łez spadło. Ze mną jest ojciec Zygmunt z Gruzji, mama Zygmunt. O, tu jesteśmy pod wierzbą płaczącą. Ojciec znaczy mama. Tak, mama znaczy ojciec, mama mówi się, czyli żeby powiedzieć ojciec Zygmunt. A jak wyglądają właśnie w Gruzji cmentarze? Czym się charakteryzują? Co mają takiego szczególnego, czego nie ma w Polsce? No to są chrześcijańskie groby, mogiły, dlatego są bardzo podobne, ale często mają ławki, bo tam jak jest w poniedziałek wielkanocny modlitwa za zmarłych, to wtedy idą całymi rodzinami jak na piknik i tam na grobach nie tylko się modlą, ale przede wszystkim ucztują, świętują całymi rodzinami w poniedziałek wielkanocny. Czyli dokonują takiego wysiadowania na grobach, tak? Jedzą, tak. Wypijają, a wino wylewają na cmentarzu? Czy te też wino, też wylewają, czacze wylewają dla zmarłych, tak? Tak. Taki zwyczaj. Szczególnie jak jest pogrzeb, to mężczyźni tam po pogrzebie wypiją po jednym, jak to się mówi po polsku? Kieliszku? Nie. Haust? Jednym haustem. Nie. Tam łyk. W jednym łyku. I resztę wylewają na grób tego zmarłego. Ojciec Zygmunt już 20 lat mieszka w Gruzji, dlatego posługuje się częściej językiem gruzińskim, wcześniej ormiańskim. Dlatego też może pewne słowa już polskie zapomina, ale bardzo dobrze mówi po polsku mimo wszystko. Prosimy ojca Zygmunta o błogosławieństwo dla nas. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy mam dodatek? Tak, proszę bardzo. U nas jest taki ksiądz Dariusz Komodowski z mojej decyzji zamosko-lubaczowskiej, który pisze doktorat o zwyczajach w Gruzji, też o pogrzebach mógłby dużo powiedzieć, także trzeba go spytać, to on bardzo dobrze może opowiedzieć o tych zwyczajach gruzińskich. Można spytać. Pozdrawiamy serdecznie z krainy komarów. W Warszawie będzie pełny pracę doktorską. Szczęść Boże. Szczęść Boże.